Witam Was kochani serdecznie, z tej strony Juken, a to kolejny odcinek z Eurotrack Simulatora, który jest poradnikiem dla osób początkujących. Dzisiaj będzie o naczepach. Wszystko o naczepach powiem Ci od podstaw, co należy wiedzieć na temat naczep. I tutaj też były takie uwagi, moim zdaniem bardzo cenne z Waszej strony, za co bardzo, bardzo dziękuję, bo to też... Pomaga no, rozwijać się i sprawiać, że mogę coś zrobić lepiej, więc bardzo dziękuję za te uwagi, że niektóre moje myśli są zbyt uproszczone, że lepiej byłoby, gdybym to jeszcze dokładniej tłumaczył dla osób początkujących, żeby było to jasne i klarowne. I tak zrobię właśnie w tym odcinku. Także będzie to takie totalnie od podstaw, jeśli chodzi o. Naczepy. Więc, no skoro jest od podstaw, zaczynasz grę. No, poradnik, jak zaczynasz grę, to nagrywałem tutaj. Ja już mam 16 level, więc tego Ci nie będę tutaj tłumaczył. To wszystko jest w poprzednich odcinkach, bo tu skupiamy się tylko na naczepach. Ale jeśli zaczynasz grę, no to oczywiście nie masz własnej ciężarówki, nie masz własnej naczepy, co za tym idzie. A zestawy, którymi jeździsz, to są te zestawy z rynku pracy przez tak zwane. Szybkie zlecenia, czyli to są zestawy, czy to ciężarówka, czy naczepach, którą używasz, to są zestawy po prostu podstawione przez tak zwanego pracodawcę, i ty jeździsz nie własną ciężarówką, nawet nie płacisz za paliwo, jak to się mówi firmowe paliwo, malina. <grymne> Także dlatego też, między innymi, zachęcałem Was, że jak jeździcie w jakieś miasto i widzicie jakieś znaki zapytania na mapie, to warto tam troszkę zboczyć z trasy delikatnie o jedną ulicę czy dwie ulice, dalej pojechać, żeby odkryć ten znak zapytania. Może się okazać to agencja pracy, może okazać się coś innego, jakiś salon ciężarówek. W przyszłości wam się to przyda. No i oczywiście, kiedy więc to już sobie wyjaśniliśmy. Zaczynasz, jeździsz na ciężarówkach, na szybkich zleceniach. I tutaj Będę raczej konsekwentny w tym, co mówię zawsze, że polecałbym zrobić te 15, 20 kursów na szybkich zleceniach. Po to, żebyś awansował dane umiejętności, aby oczywiście zarabiać pieniądze, bo one są tutaj bardzo ważne. Bo oczywiście mówimy o graniu bez różnego rodzaju modów, które dają pieniądze, co cały czas będę mocno krytykował, bo to psuje zabawę, jest to bez sensu i nawet dość mocno się tutaj i stanowczo w tym temacie wypowiadam, że, że jest to dla osób no, kompletnie bez ambicji. To cała zabawa budowania własnej firmy no, idzie, idzie w piach, jak krew w piach. Także nie polecam stosowania modów. Zakładam, że no, większość osób u mnie na kanale to są osoby ambitne, po to też nagrywam ten poradnik. No dobra, więc załóżmy, robisz te kursy, no i przychodzi moment, że trzeba kupić pierwszą ciężarówkę. I tutaj też wyjaśnię to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Ja zawsze mówiłem, żeby kredytów nie brać. Nie brać w tym sensie, żeby bierzesz kredyt po to, żeby sobie kupić ciężarówkę, bo to średnio się opłaca. Ale jeżeli bierzesz już kredyt po 20 kursach i kupujesz ciężarówki dla pracowników, jeszcze raz chcę podkreślić, dla pracowników, to jak najbardziej taki kredyt ma sens. I teraz, jeśli chodzi o ciebie, no już, jak już kupisz sobie tą ciężarówkę, bo jak widzisz, ja już też na tym levelu 16 własną ciężarówkę mam. To Volvo, które tu widzisz, jest moją własną ciężarówką. Natomiast jeżdżę na zleceniach tych przez rynek pracy, rynek przesyłek i ja jeżdżę po prostu, że się podczepiam pod gotową naczepę od... Dajmy na to klienta, tak? Nie, nie używam własnej naczepy do, do zleceń. Nie widzę w tym większej różnicy, więc tu od razu Ci powiem: możesz mieć własną naczepę i robić zlecenia z własną naczepą. Ty jako Ty, jak już będziesz mieć własną ciężarówkę, natomiast nie musisz, nic się nie dzieje, jeśli i nie masz własnej naczepy. Ale inaczej wygląda troszkę sytuacja, jeśli chodzi o pracowników, i tutaj polecałbym Ci zdecydowanie aby, jeżeli już kupujesz pracownikowi ciężarówkę, to żeby kupić mu również naczepę, żeby miał gotowo, gotowy zestaw, którym będzie wozić towar. No i właśnie, jeżeli wszystko o naczepach, to zaczniemy od tego, jakie naczepy, bo tutaj pojawiały się różne komentarze. Ja też wziąłem pod uwagę to, co pisaliście w komentarzach i jak najbardziej gdzieś to też sobie przeanalizowałem. Plus to. No, z czym ja mam własne doświadczenia. Jak macie inne, no to też śmiało napiszcie w komentarzach, to zrobimy jakiś update z waszych komentarzy, co kto z was proponuje. Natomiast mi lepszą opcją, bo mówimy o opcji początkowej, tak? Cały czas podkreślam, dla osoby początkującej, która no, jeszcze nie ma tej kasy dużo i dosłownie każda złotówka się tutaj liczy. Mówimy o złotówkach, bo ja akurat tu mam ustawioną walutę w złotówkach. Niektórzy z Was może mają w euro, no ale to już jest, wiecie, drobny szczegół. Generalnie, ja uważam, że najlepiej na sam początek kupić najprostszą firankę, jaka może być. To jest najbardziej uniwersalna naczepa, która no, zawsze na siebie zarobi. Szczególnie musicie zwrócić uwagę, no bo przecież nie kupicie naczepy, dajmy na to. Hmm, nie kupicie powiedzmy na czepy cysterny, jeśli wasz pracownik, tutaj mam nowego pracownika, zobaczcie, ustawiłem sobie panią, żeby długodystansowca zaczęła wyrabiać, bo niestety nie miała, ale tu są takie tak zwane ADR-y różne, czyli te właśnie cysterny, te, te ładunki, czy to na chemikalia, czy to na benzynę, na no, no różne takie umiejętności, które pozwalają wam wozić takiego rodzaju towary. No to przecież nie kupicie tego takiej naczepy, czyli no w tym momencie cysterny, jeśli wasz pracownik i tak nie będzie mógł z tego skorzystać. Chociaż mnie się osobiście wydaje, i tutaj też jestem ciekaw opinii osób bardziej zaawansowanych, jakie wy macie doświadczenia, jeśli chodzi o te, o pracowników, bo mówimy o pracownikach oczywiście, o te cysterny, to średnio się one sprawdzają. Więc moim zdaniem na samym początku taka najbardziej neutralna, najbardziej sprawdzona naczepa, z której praktycznie każdy pracownik skorzysta, czyli będzie już dla Was zarabiał, to jest ta najprostsza, najbanalniejsza firanka, jaka może być za 156 tysięcy. Nawet nie musicie kupować tej za 200, ja wam później za chwilkę zresztą wam pokażę, bo później możecie konfigurować własną flotę, ale to jest dalszy etap bardziej zaawansowany, natomiast w dzisiejszym odcinku też na koniec to poruszę, bo to, to jest dosyć ważna informacja, skoro ma być wszystko. O naczepach, więc zdecydowanie polecałbym ci kupić naczepę typu firanka. Ale możesz zrobić też tak, jak ja to zrobiłem, i zaraz zresztą ci udowodnię pokazując moją listę naczep: że na jedną, że jeden pracownik będzie mógł skorzystać z tej naczepy nisko bądź nisko podwoziowej. No one generalnie, no jak widzisz, różnią się troszeczkę, ale generalnie ta niskopodłogowa czy nisko są spoko. I teraz pytanie: dlaczego? No, ta naczepa jest oczywiście droższa od firanki o te 100 tysięcy, natomiast ona pozwala bardzo często wozić na przykład delikatne ładunki, co oczywiście nie, nie wyklucza, że w firance nie będziesz mieć delikatnego ładunku, bo delikatnym ładunkiem mogą być jakieś, jakieś szkło, prawda, czy jakieś delikatne rzeczy, które wieziesz w firance, ale tutaj mówimy o delikatnych ładunkach, czyli jakiś m, możesz wieźć spychacz, często to jest y, ciągniki rolnicze, i taki pracownik twój może takie coś wtedy wieść, przez co tak naprawdę, no wiadomo, zarobi dla ciebie więcej pieniędzy. Więc jest to bardziej opłacalne, bo chodzi też o to, żeby pracownik zarabiał dla ciebie pieniądze na tej naczepie. No bo skoro kupujesz naczepę, powinieneś na tej naczepie no, zarabiać. I zobacz, u mnie wygląda ta sytuacja w ten sposób i chciałbym ci tu pokazać, możemy nawet użycie. Nie mylcie tego określenia ze użyciem. To są dwa różne pojęcia. Użycie to jakby oznacza to, ile ta dana naczepa jest używana. Eee, ile jeździ. O, może tak. Tutaj akurat u mnie mam jedną kłonnicę z drewnianą podłogą, czyli do, do belek, do rur. No ale jak widzicie mój, mój tutaj pracownik już ma troszeczkę też lepiej wyrobiony level i faktycznie ta kłonnica z drewnianą podłogą też się sprawdza. Więc to też jest taka trzecia naczepa, którą możecie zapewnić. Oczywiście fajnie by było jakby każdy gdy pracownik miał do dyspozycji tę przynajmniej jedną firankę, firankę konkretnie mówiąc, a jednocześnie mógłby sobie wybrać albo jedną taką kłonnicę, albo niskopodłogową. No przy czym jest to mniej opłacalne na początkowym etapie, więc nie polecam. Takie coś możesz zrobić, jak już masz, nie wiem, 20 garaży i po prostu dokupujesz naczepy. Uważam, że na początkowym etapie powinno być tak, że w danym garażu masz tyle naczep, ilu masz pracowników. Jeżeli masz trzech pracowników, kupujesz trzy naczepy. Na przykład dwie firanki, jedna niskopodłogowa, czy jedna kłodnica z drewnianą podłogą. Jeśli z kolei masz pięciu pracowników, no to pięć naczep, to już sobie sam możesz, czy sama, wybierać. Raczej firanka wydaje mi się taką opcją najbardziej bezpieczną, tak bym to nazwał, najmniej ryzykowną. Pamiętaj, że oczywiście naczepę zawsze możesz sprzedać, możesz ją oczywiście ulepszyć, zaraz ci to zresztą pokażę, do tego dojdziemy. Czy również właśnie ta kłonnica z drewnianą podłogą, no i niskopodłogowa. Jak widzisz u mnie takie naczepy tutaj na tym momencie, bo podkreślam to konto, które stworzyłem, stworzyłem do levelowania konta, żeby pokazywać Wam jak leveluję, żebyście mogli moje postępy śledzić i dlatego możemy się odnieść do tego co mam, tak? Jak widzicie, stan konta no nie jest jakiś super w tej chwili powalający, bo po ostatnim kursie tam jakieś drobne zakupy chyba zrobiłem. Nawet nie wiem, czy czegoś, jakichś zakupów właśnie naczep nie robiłem. Także te trzy rodzaje naczep, jeżeli miałbym je w hierarchii ułożyć, no to numer jeden byłaby Firanka, bo jest ona najbardziej bezpieczna, przede wszystkim jest najtańsza. Numer 2 i 3 na równej pozycji byłaby niskopodłogowa czy niskopodwoziowa, chociaż jak widzicie, ta niskopodwoziowa jest o wiele mniej używana, prawda? I czasami jest tak, że któraś z tych pań wraca, bo nie może znaleźć ładunku. Co do firanki, to ryzyko, że nie znajdzie pracownik ładunku, jest o wiele, o wiele mniejsze. Także raczej na samym początku, gdzie te pieniądze dla ciebie się liczą i nie chcesz, żeby Pracownik jednak wracał bez ładunku, co często może kosztować nawet 10-20 tysięcy, koszty paliwa, jakiejś tam konserwacji czy, czy, czy opłat drogowych. Jeżeli nie chce. chociaż to i tak się czasem zdarzy. To jest myślę, że nieuniknione. Nie da się tego całkowicie wyeliminować, żeby pracownik wracał bez ładunku. Choć często mnie to też dziwi, no bo przecież ja, ilekroć jechałem do jakiegoś miasta. Przynajmniej dwie trzy firmy są, do których się podjeżdża i ładunek można wziąć. Ale to może dlatego, że ja, tak jak mówię, stosuję zawsze ten rynek pracy i te rynek przesyłek jako, jako bez naczepy. A nigdy nie jeżdżę w trasy z własną naczepą. Zawsze po prostu wolę urozmaicenia. Nie chcę ciągle jeździć z tą samą naczepą. Wolę sobie wybierać, jakie ładunki chcę dostarczać. No i przykładowo takie coś wybierając, tutaj mam do dyspozycji, czy ta podwójna naczepa, tak. I to jest też, zobaczcie, jako delikatny ładunek, tak? Jakieś procesory komputerowe, więc też na to trzeba zwrócić uwagę. Tutaj, jakbym bardzo chciał na niskopodłogowej, zobaczcie, czy niskopodwoziowej, no to na nich są często te olbrzymie ładunki. No ale to już mówię, biorę zazwyczaj, jeżeli taki wielkogabarytowy bym chciał wziąć transport, no to biorę, mówię, gotową naczepę od od. Klienta. Tak samo zobaczcie, na tej niskopodłogowej często jachty wozicie. I to są wszystko delikatne ładunki, które dają wam bardzo duży zarobek. Więc osobiście, no ale również może być żywe bydło jako delikatny ładunek, prawda? Tylko to już, jak widzicie, nie jest firanka, żeby ktoś z was nie myślał, że to jest firanka, to jest specjalna taka naczepa do wożenia zwierząt, więc tak naprawdę jakbyście mieli aż tak mocno. Się skupiać, no to byście musieli po jednej kupić naczepie z każdego dla pracownika, co jest bez sensu i nie polecam. Yy, można zrobić test. Mogę zrobić taki test, że kupię kolejny garaż, kupię ciężarówki, ale nie kupię naczep dla pracowników, żeby oni robili tak samo jak ja, że podłączają się pod już um, gotową naczepę. Zobaczymy, jakie to zarobki da. Także jak coś, to dam wam, bo jeszcze takiego czegoś nigdy nie robiłem, przyznaję się. Więc w ramach testu, w ramach eksperymentu, zrobię to dla was. Tylko pewnie z dwa, trzy kursiki będę musiał zrobić. W tym czasie pracownicy też zarobią i jakieś tam pieniądze będę mieć na kolejny garaż i na kolejne ciężarówki. To wtedy takie machnią można powiedzieć, że zrobię w ramach testu i podzielę się z wami takim porównaniem, czy ci pracownicy może lepiej zarabiają od tych, którzy mają na czepy, czy też nie. Wydaje mi się, że nie będzie tak, ale dopóki nie przetestuję, to nie będę tutaj się wypowiadał. Natomiast druga część tego odcinka odnośnie naczep będzie dotyczyła, jak w ogóle sprawić, żeby cała flota Twoich pojazdów była, no powiedzmy, identyczna. No bo mówiłem Ci, że możesz kupić najprostszą firankę, no ale już załóżmy, wchodzisz na jakiś tam wyższy level, masz troszkę pieniędzy. No, to tutaj w ulepszeniach naczep możesz sobie zobaczyć, co w naczepie możesz ulepszać. Ale ja tego tutaj nie przeglądam. Wolę generalnie zawsze wejść. W. Znaczy, możesz to zrobić, oczywiście kupując daną naczepę. Ja ci to też pokażę. Chociaż nie, no teoretycznie zobaczyć mogę. Wchodzisz sobie w daną naczepę. I teraz tak, jeśli już masz ją skonfigurowaną, to robisz konfigurację mojej floty. Ja nic nie konfigurowałem, więc nie mam. Ale jeżeli byś miał miała, no to tutaj ci się pokażę. A jeżeli nie, no to na przykład możesz tutaj personalizacja konfiguracji, ja tego oczywiście nie będę robił, bo mi na tym momencie jeszcze jest szkoda na to pieniędzy. I tutaj chciałbym was przestrzec, że to, co w tej chwili tobie pokazuję, to jest bardziej coś, co sprawi Ci frajdę, że masz firmę, gdzie wszyscy pracownicy nie wiem, mają te same wyglądające naczepy, że masz taką flotę ciężarówek. Jest to rzecz fajna, taka bardziej dająca satysfakcję, ale na pewno bardzo, bardzo kosztowna. Oczywiście, że tutaj, jak już odblokujesz kolejny level, jak widzisz, więc tutaj, z tym bym spokojnie do 24 levelu poczekał, żeby wszystkie opcje były dostępne. Tutaj to widzisz, ale możesz właśnie sobie wybrać, żeby było więcej kół w tej naczepie, czyli te wszystkie. Ulepszenia możesz zrobić, no i, i jak bardzo chcesz, to i z firanki możesz zrobić furgon, chociaż ja nie widzę jakiegoś większego sensu takiego przerabiania nie? w ten sposób, ale możesz, jest taka opcja. Zobaczcie, tu możecie rozstaw kół sobie powybierać, są wszystkie opcje i raz to możecie zrobić, tylko oczywiście musi być dany level. O, załóżmy, żebym chciał, żeby były trzy koła, no bo to tak się stało, przyjęło na stałe. No to mógłbym sobie to przerobić. Oczywiście jak widzicie, tego nie robię, bo będzie mnie to kosztowało moi drodzy 200 tysięcy. No, mam 200 tysięcy na koncie, no nie będę na czepy przerabiał. Jest to drogi sport, więc na tym etapie nie polecam ci tego robić. Ale zobacz, tak samo możesz sobie skonfigurować, nie wiem, pomalować na czepę, czy dać jakieś logo, no nie wiem, tutaj te akurat jakieś, jakieś wzory. Akurat niektóre mam, bo to było w DLC była promocja na na Steamie, na DLC za tam bodajże 4 zł i, i kupiłem, ale no możesz sobie powybierać masę, zobaczcie różnych mm, rzeczy, jakie tylko ci do głowy przychodzą, co ci się tylko podoba. No, na miniaturce dałem to, więc załóżmy, że hipotetycznie bym chciał takie malowanie wziąć, przy czym nie wezmę tego, bo jak widzicie takie malowanie kosztuje 111 tysięcy, to jest kupa kasy. Ty na tym etapie, na którym masz. No dobra, ja okej, okay, jeszcze dłuż, dłuższą trasę, no to 200 tysięcy za zlecenie dostanę. Czyli wychodziłoby na to, żebym musiał zrobić długą trasę po to, żeby dwie naczepy przemalować. W moim odczuciu na tym momencie rozwoju jest to bez sensu. I tu masz taką ostatnią opcję, gdzie możesz takie już bardziej wizualne rzeczy sobie zobaczyć, pododawać, co ci się tam podoba, możesz zmienić również tutaj. Nie wiem, na jakąś skrzynkę, tak. Tu możesz opony zmienić. Zobaczcie, felgi w naczepie i oczywiście to jest rzecz fajna, no ale zobaczcie, jaka tu się cena robi. To mi się już robi w tej chwili 300 tysięcy, więc chyba oczywiste, że nie będę tego zatwierdzał, ale ja tylko to robię, żeby Wam tam jakoś to pokazać. Zobaczcie tu koło, takie, takie mówię rzeczy, bardzo bym powiedział, jakieś tutaj światełka, tak. Także rzeczy takie bardzo bym powiedział są yy, wizualne. Tu możesz sobie taki, o, no, takie, takie coś dorobić. Także jest dużo tych opcji. Możesz zmienić zderzak z klasycznego na inny, czy na taki, no to już takie bardziej amerykańskie, nie? Ale nie wszystkie, jak widzisz, pasują, bo tam daliśmy koło zapasowe i ono nie, nie pasuje to koło zapasowe z tym tutaj zderzakiem. Więc no, myślę, że klasyczne jest spokój. Aż, aż tak daleko bym, słuchajcie. Zobaczcie, taką tabliczkę możecie, takie różne pierdoły, które wizualne są. No to mi się kompletnie nie podoba, także to od razu wam mówię, nie? Różne pierdoły, zmienić właśnie opony, jakieś tam właśnie... Ale to są rzeczy, jak widzicie, na 18 tysięcy, no nie jest to tanio. Czyli jakbym chciał taką naczepę przerobić w ten sposób, to zobaczcie, musiałbym 360 tysięcy za jedną naczepę zapłacić, Co, czego oczywiście nie zrobię. Ale załóżmy hipotetycznie, żebym zrobił, zapisałbym sobie tak konfigurację, i wtedy, jeżeli już byśmy kupowali tutaj na czepę firankę, to ta raz skonfigurowana firanka, jakbyście kliknęli, konfiguracja mojej floty, ona by się tu wyświetlała. U mnie oczywiście się ona nie wyświetla, dlatego że tego nie kupiłem. Bo jest mi szkoda kasy na tym, na tym etapie. Według mnie to nie jest jeszcze taki moment, żeby tutaj szaleć z wizualnymi rzeczami, wiecie dla przyjemności. Druga opcja jest taka, że jak jedną taką naczepę kupicie no to potem chcielibyście, prawda, zapewne, kolejne naczepy w jakiś tam sposób ulepszyć. Czy macie zarządzanie naczepami i załóżmy, że macie tą firankę, tylko wiadomo to, co teraz Ci pokazuję, dotyczy tylko i wyłącznie naczepy tego samego typu, bo naczepa niskopodłogowa czy kłonnica z drewnianą podłogą to jest inny typ naczepy niż Firanka, to tak jakby ktoś nie wiedział, więc to, co Ci teraz pokażę, może sprawić, że wszystkie firanki będą wyglądały identycznie. Będą miały tą samą konfigurację. No to jest bardzo proste, robisz sobie kopiowanie konfiguracji. Tylko tu będzie bardzo ważna rzecz, bo kopia malowania spoko, ale nas nie interesuje samo malowanie, tylko jeśli na przykład dołożyłeś koła, dołożyłeś jakieś bariery, no to kopia. Pełnej konfiguracji. I wtedy sobie zaznaczasz wszystkie, czy pojedyncze, i robisz. No ja nie wiem, dlaczego mi tutaj 25 tysięcy dolicza, za co? No nie wiem, nic nie zmieniałem, ale oczywiście robić tego nie będę. Więc wtedy, tutaj zresztą masz napisane, wynik, wynikowe naczepy będą identyczne, jak wybrana naczepa. Czyli oczywiście musisz namierzyć tą naczepę, którą przerobiłeś, przerobiłaś. Ja tutaj podaję przykład. Ponieważ nie przerabiałem jeszcze żadnej naczepy, to jest jeszcze nie ten moment, moim zdaniem, ale załóżmy, że ta pierwsza moja firanka byłaby już przerobiona, tak, skonfigurowana jak trzeba. To ją sobie zaznaczam, robię kopiowanie konfiguracji i całe wszystkie firanki pozostałe, na przykład z dwóch osi, będą miały trzy. No, przykładowo, jeśli tak bym skonfigurował, nie? Wszystkie będą miały tą samą płachtę, będą miały to wszystko jak trzeba. I ta sama sytuacja w przypadku niskopodłogowej. Tutaj też możesz sobie w niskopodłogowej, już ci pokażę, różne, różne, różne bariery zrobić. Niech będzie w dealerach naczep. I to jest ta sama sytuacja, jak raz ustawisz sobie taką naczepę, to no niech będzie tak. Personalizacja konfiguracji. Jak również raz ją ustawisz, to potem zostanie to już na zawsze i, i, i będziesz mógł, mogła kupować takie same. Co tutaj się na przykład zmienia? No tutaj jest dużo takich opcji, które się zmieniają. Na przykład rodzaj rozstawienia osi, chociaż jakoś ja nie widzę w tym sensu, tak mi się bardziej podoba. Patrzę wizualnie, bo praktycznie to. Ale zobaczcie, możecie sobie wybrać kolor, tak, że ta naczepa może być nie wiem, cała czerwona przykładowo, może być jakaś tam żółta. Jeżeli oczywiście chcecie zmienić ten domyślny kolor, to możecie. Czy ja bym się aż tak daleko bawił, to już naprawdę musiałbym mieć mocno rozwinięte konto. To wtedy tak, bo tutaj też zobaczcie: macie jakieś dodatkowe bariery, tak jak, jak zmiana kolorystyki. Tradycyjnie oczywiście coś tu możecie pododawać. No tutaj nie macie za dużego wyboru, akurat jeszcze. Ale to oczywiście wiadomo, możecie opony powymieniać, tak. No ale 10 tysięcy za jedne opony, to sami przyznacie, że na tym levelu, na którym jestem, a ty, jeżeli jesteś na początkowym. To też jest bez sensu. Ale jak chcesz, żeby ta naczepa jakoś inaczej wyglądała, to proszę bardzo. Tutaj możesz zrobić takie w ogóle wjazdy do jakiegoś samochodu, pojazdu, czy nie wiadomo czego, tak? No to to jeszcze takie coś to rozumiem, no bo to jest bardziej praktyczna rzecz. I wtedy oczywiście też zrobisz kopiowanie. O, z takim jamnikiem możesz sobie tutaj ustawić jakąś tam tabliczkę. Także opcji jest bardzo dużo. Jeżeli ja bym to oczywiście teraz znowuż tradycyjnie zrobił potwierdź, bym kupił tą naczepę, to potem, oczywiście nie chcę kupować i nie zatwierdzam, bo, bo, bo mi szkoda na to kasy, to później ta skonfigurowana naczepa, jeśli tutaj klikniesz konfiguracja mojej floty, to tutaj ta podłogowa będzie w tych kolorach, które sobie wybrałeś, wybrałaś, firanka będzie w takiej konfiguracji. No, tylko licz się z tym, że oczywiście wtedy ta cena za tą firankę nie będzie 156 tysięcy, tak? tylko będzie no, tyle, ile po zmianach jest, czyli pewnie z drugie tyle, tak o 250 obstawiam. Niskopodłogowa z takimi zmianami to chyba pod 500 by podchodziła. Także pytanie do Ciebie, czy jak jesteś osobą początkującą, jednak kasa ci się no, nie zgadza jeszcze, czyli no, nie, nie chcesz szaleć. To czy potrzebujesz firankę, firankę konkretnie mówiąc, czy niskopodłogową, która ma kolory takie, jakbyś chciał, czy chciała, czy lepiej jednak pojeździć na, że tak powiem, byle czym. No, może to jest złe określenie byle czym, bardziej wizualnie mówię byle czym, tak? A znaczy nie ty pojeździć, bo bardziej pracownicy, tak? Bo ja tu jeszcze raz podkreślam, jeśli chodzi o mnie. Pewnie zostanę za to skrytykowany, ale tak jest mi po prostu wygodniej i ja to uzasadniam w bardzo prosty sposób. Jeszcze raz mówię, nie używam swoich naczep jako ja robiący kursy, bo oczywiście robię te kursy, tylko używam swojej ciężarówki w tej chwili, już na tym momencie, w tym momencie po to, żeby brać naczepy producentów, bo zobaczcie jakie tu mam fajne, czy to nie wiem, kolorystyczne odmiany, czy to od Dejgela mogę wziąć sobie... Czy jacht mogę? Zobaczcie, mam już do wyboru naprawdę przeróżne naczepy, które daje mi producent, czy tam klient właściwie, tak? Tu mogę wieźć samochody, to takiej naczepy na przykład z samochodami nie możecie kupić, nie ma jej w sklepie. No chyba, że są jakieś mody, gdzie, gdzie, gdzie to zapewniają, tak? Ale jak widzicie, to też jest delikatny ładunek i tu jest chyba też ładunek o wysokiej wartości, nie? Czyli macie dwa rodzaje ładunków. Więc ta opcja wydaje się fajna, ale jak to działa w przypadku pracowników i czy, czy nasi pracownicy będą nam robili fajne zlecenia, jeśli nie damy im naczepy, a damy im tylko ciężarówkę, to ja to przetestuję. Za chwilkę będę te testy robić i podzielę się z Wami tym, tą informacją w następnym odcinku, bo może się okazać, że jest to jakaś fajna, alternatywna metoda. Tutaj prośba dla widza, który oglądał do końca, a być może wie. Na razie postarajcie się nie pisać, dajcie mi przetestować i napiszcie na przykład jutro, jak już przetestuję, żeby, żeby mógł z waszą, z waszą opinią w tym temacie się powiedzmy zmierzyć, porównać to, czy ta metoda jest fajna. Na razie nie wiem, bo, a jak nie wiem, to się nie będę wypowiadał, żeby Was w błąd nie wprowadzać. Także to tyle chyba, jeśli chodzi o naczepy. Pokazałem Ci, jak je konfigurować, żeby wszystkie wyglądały. Tak samo, identycznie i też funkcjonalnie, bo tu, tu są dwa rodzaje. Malowanie to jedno, a funkcjonalność to druga rzecz. Ale nie polecam, nie polecam robić tego na pewno. Ja bym jeszcze na tym poziomie, na którym mam na tym koncie, na szesnastym poziomie, jeszcze tego nie zrobił, bo zwyczajnie byłoby mi szkoda kasy. Wolałbym za, kupić, no nie wiem, mając 2 miliony, wolałbym kupić kolejny garaż, kolejnych. Na przykład trzy ciężarówki, zatrudnić trzech pracowników więcej, niż sobie tam malować naczepy. Jeszcze to nie jest ten moment. Ale jak już bym miał 100 naczep, kto wie? Kto wie? Chociaż tutaj, teraz, moi drodzy, widzę, że ten test chyba samoistnie się nam y, zrobi, bo teraz dopiero zauważyłem nie patrzyłem no tak, przed odcinkiem ja już to zrobiłem, o czym mówiłem więc test będzie samoistnie się już dział bo liczbę ciężarówek mam 25, a liczbę naczep 20. Czyli yy, jeden garaż, moi drodzy, jest bez naczep. Jeden garaż mam bez naczep. I zobaczmy teraz. Yy, Amsterdam, Berlin, Nowy Rymberga i Poznań. Czy ja to teraz spamiętam? No dobra, załóżmy, że spamiętam. Sarajewo. Dzienny zysk niedostępny, no ale to nie możemy się tym, kochani, jeszcze sugerować. Zobaczcie, w Sarajewie mam pięciu pracowników. Ja sobie na duże akurat zrobiłem, bo jakby. Mm, wiem, że mówiłem Wam, że bardziej się opłaca na trzy, a nie na pięć, ale ja już jakby aż tak nie liczę każdej złotówki, też wiecie. Wiem, że u mnie ta ekonomia się będzie zgadzała. Wolę sobie to domknąć, żeby się później nie, do, nie pogubić z tym. Natomiast i też od razu wam wyjaśniam, chcę tak zrobić po to, żeby mieć stację benzynową, gdzie paliwo jest tańsze, to też ktoś z was pisał, fajna, tak też to zauważyłem, więc to jest fajny protip, dlatego ja już tam sobie robię te duże garaże, żeby mieć stację benzynową i żeby to po prostu wizualnie mi wyglądało. Natomiast tym Sarajewem też się, moi drodzy, nie sugerujcie, bo ja skończyłem robić kurs z dokonałem zakupu ciężarówek zatrudniłem pracowników i prawdopodobnie żaden z pracowników nie zrobił ani jednego kursu, bo jakby wyszedłem z gry. No wiadomo, kiedy ty nie jesteś w grze, to pracownicy nie jeżdżą, no tak to nie działa i w sumie dobrze, więc rejestr ekonomii, zobaczcie, jest zero. Więc oczywiście ja zrobię parę kursów, nie wiem, na przykład z pięć i wtedy będę widział, na ile te Sarajewo będzie nam dawało dochody. I oni w Sarajewie nie mają ani jednej naczepy, więc, yy, czyli będą po prostu pracowali tą samą metodą jak ja. I zobaczymy, czy będzie tak, że ci pracownicy, ja sobie ich ksywki tutaj zapiszę, żeby ich niki mi się bo będą mi się przewijały, czy będzie bardzo często taki komunikat, że pracownik nie mógł znaleźć zlecenia. No, teoretycznie nie powinien być taki komunikat, bo nie będą w danym miejscu ograniczeni do konkretnej naczepy, tylko będą mogli, tak jak ja, będąc w danym miejscu, wybrać wszystko. I może się okazać, porównam również, ile za takie zlecenie pracownik przytuli pieniędzy, i może się okazać, że kupowanie naczep w ogóle na samym początku rozgrywki przez osobę totalnie początkującą nie ma sensu i że wystarczy tylko kupić ciężarówkę pracownikowi, a on się tam podczepia pod naczepy, tak jak robię to ja. Jeszcze sobie sprawdzimy. Ja nie porównywałem tych cen. Musiałbym może taką tabelkę zrobić. Natomiast, jak mam być szczery, nawet jak ja bym sobie teraz chciał wziąć szybkie zlecenie, czyli z gotową ciężarówką od pracodawcy, to zobaczcie, że no powiedzmy, mam tutaj jakieś za 155 tysięcy zlecenie. No, na 200, no nie, nie, jest 178 tysięcy. Czyli cenowo też te zlecenia wychodzą bardzo podobnie jak te własną ciężarówką. I do tego zmierzam. No, tu jest troszkę więcej, bo tu jest na przykład 200, czyli jest troszkę więcej, za krótszy dystans, ale to też jest inny rodzaj naczepy. I tak się troszeczkę, no tych nie biorę pod uwagę, gabarytów. I tak się zastanawiam, czy jakbym z własną naczepą się podpiął, czy te zlecenia byłyby jeszcze o ileś procent wyższe, bardziej opłacalne. To sprawdzę i nagram Wam update i też poczytam Wasze komentarze, bo dziękuję Wam bardzo, często piszecie bardzo fajne, merytoryczne rzeczy, które biorę pod uwagę i, i biorę na klatę. Potem to prostuję, jak właśnie się zbyt, zbyt myśli uprasz upraszczałem. Myślę że w tym odcinku już mi się udało to bardzo po kolei po, krok po kroku powiedzieć bez upraszczania myśli i myślę, że już jest OK. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jak się podobało. zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę będzie mi bardzo miło i czekajcie na kolejny odcinek, w którym zdam wam relację, jak to wygląda z pracownikami, którzy mają tylko ciężarówki, a nie mają naczep i czy to się bardziej opłaca niż? Kupowanie naczep, ale zrobię to już wtedy konkretne wyliczenie na zasadzie konkretnych cyferek, ile kosztuje zakup naczepy. No, ciężarówka to wiadomo i tak trzeba kupić, chociaż od razu chciałbym Wam też pokazać już na końcówce, że parę ciężarówek kopiowałem konfigurację, bo z ciężarówkami działa to tak samo. Jak nie wiecie, to też już pokażę, ale zobaczcie. Na przykład ci w Sarajewie to mają zwykłego, prostego Volvo. Ja im nie kupowałem. Wiecie, od, znaczy, to jest nówka, to jest nowe Volvo, tak? Żeby nie było. W Amsterdamie też mają nowe Volvo, nie? Tutaj nawet jak widzicie, jak ci, klikniecie, to pokazuje wam, jaką ma podpiętą naczepę dany pracownik. Ale zmierzam do tego, że kupiłem proste Volvo i teraz, jeśli te Volvo chciałbym przemalować na te barwy polskie, to też jest coś takiego, jak kon, kopiowanie konfiguracji. I zobaczcie, mam, wyświetla się dziewięć samochodów, które mógłbym. Tak naprawdę przekopiować, ale nie tylko kopia malowania, pamiętajcie, tylko kopia pełnej konfiguracji. To jest ważne i na to mnie nie będzie stać, bo tu zobaczcie, to jest konfiguracja na 770 tysięcy. Więc czy warto pracownikowi aż tak malować to auto? No odpowiedź brzmi chyba oczywista. Jest, brzmi nie. Nie opłaca się. Nie opłaca się. Myślę, niech oni się bujają na razie tym Volvo 420 KONI. No nie jest to maszyna latająca, ale chyba się. Chyba się jednak opłaca, prawda moi drodzy, bo no troszkę wydatek jest drugie tyle co ciężarówka, także jest to bez sensu. Dobra, no to tyle, teraz już wszystko wiemy i w następnym odcinku zdam Wam relację, jak to wygląda, podam Wam konkretne liczby. Tutaj mogliście sobie zobaczyć, że będziemy obserwowali tych kierowców z Sarajewa, czyli Lutz Mamy już jako długodystansowiec wszystkim im ustawiłem, żeby wyrabiali długodystansowca. Panią Simonę, Tomasa, D., Steve'a W i Emilizet. I ich będziemy obserwowali, czy oni nam tutaj będą jeździli bez naczep, czy będą dawali fajne zlecenia. No, jeśli nie, no to wtedy zdam wam relację, że jednak te naczepy warto kupować. W tej chwili zostawiam kropkę w tym temacie jako znak zapytania, bardziej zrobię test, dam znać. Dobra, teraz już się z wami żegnam. Trzymajcie się. E, kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się. Wspaniałego dnia, wieczoru czy nocki, kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się. Cześć.